I to jest dowód na to, że samochód może być absolutnie ponadczasowy. Peugeotowi w przypadku 205 się udało. Następcą 205 była potwornie psująca się 206. No, podobno Peugeotowi się udało, przynajmniej handlowo, ale ja miałem taki samochód właśnie 206 i marzyłem o 205, zwłaszcza o 205 GTI z takimi dużymi kołami, z tymi sexy czerwonymi paskami. Model 205 produkowano przez 15 lat. Autko zadebiutowało w 1983 roku. Rok później mały Peugeot zajął drugie miejsce w plebiscycie na europejski samochód roku, ustępując Fiatowi Uno. Model 205 był pierwszym, który sprawił, że Peugeot wyszedł z ogromnych problemów finansowych. To jest właśnie jeden z tych samochodów, który przypomina nam, że Francuzi właśnie byli mistrzami, jeżeli chodzi o tworzenie tak zwanych hot hatchy. Wspaniały samochód, szczególnie oczywiście ta sportowa wersja, samochód, który tak szczerze mówiąc do dziś, jak się czasami jeszcze pojawi gdzieś tam na ulicach, to wywołuje uśmiech radości. Lekka konstrukcja, prosty napęd, to dawało dużo frajdy z jazdy. Adam Kornacki bardzo się tym samochodem nie podnieca, ale tak wyraża się pochlebnie o nim. Ja mu wierzę, to jest naprawdę autorytet i skoro Adam mówi, że to jest dobra fura, to z pewnością taka jest. Ogromne wrażenie robi kariera sportowa modelu 205. Peugeot 205 T16 trzy razy z rzędu stawał na najwyższym stopniu podium na mecie rajdu Paryż-Dakar. Kierowcy Peugeota za kierownicami 205 dwukrotnie zdobyli tytuły Mistrzów Świata WRC. W wersji cywilnej, wolniejszej kompletnie mnie nie interesował. To był po prostu zwykły, mały francuski samochodzik. Owszem, miał jeszcze te designerskie kształty typowe dla Francuzów z tamtych lat, ale jakoś nigdy nie pałałem sympatią do tego. Jeżeli chodzi o takie nieduże francuskie autka, to zdecydowanie wolałem Renówkę Piątkę. Dzisiaj Peugeot 205 GTI przez wielu uważany jest za legendę wśród najmniejszych GTI, zupełnie jak Golf GTI w segmencie samochodów kompaktowych. I słusznie.